to jest skuter elektryczny Stigo. A tam jest klaun. Ten skuter się bardzo szybko składa. Rozkłada się też bardzo szybko. Ale czy wspominałem, że tam jest klaun? Jeżeli myślicie, że jest to sztuczka montażowa, nic bardziej mylnego. Proszę bardzo. Ale po co taki złożony skuter? Przecież on jest nieduży, nie trzeba go składać. Trzeba, jeżeli chce się go wygodnie transportować. Albo żeby wciągnąć Stigo na schody, bo chcecie jeździć tam, a nie tu. Transport Stigo przypomina transport średniej wielkości walizki. Mówię średniej, bo Stigo waży 14 kg. Ale design jest jego niewątpliwą zaletą. Popatrzcie sami. Stigo nie można regulować ani siodełka, ani kierownicy, ale producent twierdzi, że zarówno tym małym, jak i tym dużym będzie na tym sprzęcie wygodnie. Pod warunkiem oczywiście, że ci duzi nie ważą więcej niż 100 kg. Wtedy na Stigo nigdzie nie pojadą. Pytanie tylko, czy producentom takich gadżetów można wierzyć na słowo? Oczywiście, że nie. Dlatego to sprawdzimy. Zaproponowałem przejażdżkę prawie dwumetrowemu dryblasowi i trochę skarłowaciałej kobiecie. Jest między nimi prawie pół metra różnicy, a na Stigo wyglądają, jakby byli tego samego wzrostu. Co więcej, sprawiają wrażenie, jakby było im przyjemnie. Nawet trochę zbyt przyjemnie. No dobrze, to może ja bym też trochę pojeździł. Tutaj jest włącznik, ale żebyście zobaczyli coś na tym designerskim wyświetlaczu, musicie taki kluczyk zbliżeniowy przyłożyć tu. I wtedy pojawia się stopień naładowania baterii, i prędkościomierz. I teraz możecie ten kluczyk zawiesić sobie w tym miejscu albo schować do kieszeni. I ponieważ widzicie, że jest 0 km na godzinę, to wypadałoby to zmienić, więc jedziecie po prostu. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to nic was tu szczególnie nie zaskoczy. Z przodu V-brake, z tyłu hamulec tarczowy, w tylnym kole silnik o mocy 250 W, czyli zgodnie z prawem w takim urządzeniu maksymalna moc silnika, jeżeli chcecie tym urządzeniem podróżować bez dodatkowych uprawnień. Prędkość maksymalna też prawem ograniczona do 25 km na godzinę. I właściwie to wszystko, co powinniście wiedzieć, może poza zasięgiem. Od 15 do 30 km twierdzi producent, więc to 30, jeżeli jesteście mojej postury, to dzieliłbym przez 2. Czasem przez 3, jeżeli jedziecie pod górkę. Wygoda? Spoko. Jak wyglądam? No wiem, że trochę głupio, ale czuję się świetnie. Czuję się, jakby to był pojazd przystosowany do mojego wzrostu. Przed nami tak zwana podgórka. Podgórka, jak widzicie, daje radę bez problemu, ale z górki zawsze jest lepiej. I o ile podgórkę z bardziej ambitnymi rowerzystami raczej szans nie macie, to z górki możecie pojechać ponad 3 dychy, co oznacza, że z bardziej ambitnymi rowerzystami również szans nie macie. Ale ważne jest to, że na Stigo czujecie się stabilnie i bezpiecznie. Ładowanie baterii pewnie też jest ważne. 3 godziny od zera do pełnej. To dużo. Ale z drugiej strony, jeżeli ciągle w życiu macie podgórkę i Stigo też jeździcie ciągle podgórkę, to możecie kupić sobie wersję Dual, czyli z dwiema bateriami, która ma 2 razy większy zasięg, a ładuje się tylko o godzinę dłużej. Czyli 4 godziny ładujecie, a do 60 km? No to już chyba przesada. Myślę, że 5 dych. Nie, 5 dych to wystarczy. A kiedy Stigo wam się rozładuje, a gwarantuję, że nastąpi to wcześniej, niż byście sobie tego życzyli, możecie go w takiej formie zaciągnąć do domu, albo do metra, albo do autobusu. No dobrze, ile taka wygoda kosztuje? Najtańszą wersję znalazłem, podstawową, za 7000 zł. Wersję Plus za 9000 zł. Choć wydaje mi się, że jeżeli mocno poszukacie, będziecie w stanie Stigo znaleźć w niższej cenie, ponieważ nie jest to jakiś super nowoczesny gadżet. I Stigo się w takim bagażniku zmieści, bo Stigo jest spoko.